No malutko. Aha, czekaj, tu coś jeszcze jest. No ale to jest kuchnia. Kuchnia i łazienka? Nie, łazienka spoko, ale... Mogę zobaczyć łazienkę? No, dobra. The sofa is not sofa bed. Half a sofa bed? Yeah. For sleeping? No. No sleeping, yeah. Nie no, to jest za małe. Half a two. You have, but you don't know, is it available, yeah? Yes. Dzisiaj przeprowadzamy się w nowe miejsce, mam nadzieję, że lepsze miejsce, trochę spokojniejsze chyba miejsce i na pewno inne miejsce niż w którym obecnie jesteśmy, a obecnie znajdujemy się w The Base. Znajdujemy się w samym centrum Pattaji, w samym centrum miasta, jeszcze, bo za 2 godziny zamawiamy taksówkę i przenosimy się do nowego hotelu, nawet nie hotelu, tylko oczywiście do kondominium, do nowych mieszkań, które są troszeczkę oddalone od centrum. Teraz znajdujemy się w samym centrum miasta Pattaji, która jest głośna, w której przez 24 godziny na dobę dzieje się bardzo dużo. No i wyprowadzamy się z tego miejsca. To miejsce na pewno jest super miejscem pod tym względem, że mamy blisko wszędzie. Do każdego miejsca, do którego chcielibyśmy się udać, do którego warto się udać, stąd jest naprawdę blisko. A przenosimy się troszeczkę dalej, ale myślę, że troszeczkę spokojniej. Myślę, że po miesiącu życia, takiego życia w samym centrum, można przenieść się w troszeczkę dalsze, miejsce oddalone trochę od centrum, gdzie jest troszeczkę spokojniej i zacząć żyć tak troszeczkę normalniej, bo będąc tutaj, w tych wieżowcach, w samym centrum, to naprawdę ciężko jest żyć normalnie, ciężko jest żyć podobnie do tego, jak żyło się w Polsce, bo po prostu przesiąka się, wpada się w paszczę lwa Pattaji i po prostu żyje się tak, jak tutaj, jak się po prostu żyje i ciężko żyć inaczej. I właśnie mam nadzieję, że jak się przeprowadzimy troszeczkę stąd, od samego centrum, od tego zgiełku, tego wszystkiego, troszeczkę dalej, to będzie po prostu trochę lżej, trochę więcej może pracy, także zapraszam serdecznie do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału i zapraszam do odcinka dalej. Słuchajcie, jestem właśnie w miejscu, gdzie teraz mieszkamy. Jest to Olympus, mega miejsce, naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo przyjemne takie, kurczę, no super, naprawdę super. Jest tutaj chyba sześć budynków. Takich właśnie jak ten, jeden, drugi w jednym rzędzie, drugi, trzeci, czwarty w drugim rzędzie i w trzecim rzędzie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty w trzecim rzędzie. To miejsce naprawdę bardzo mi się podoba z tego względu, może obrócę teraz kamerę, żeby było widać więcej tego miejsca. Dlaczego jest fajnie w tym miejscu, w którym teraz mieszkamy? Dlatego, że facilities tutaj są naprawdę na wysokim poziomie. Mam na myśli baseny, w których tutaj można sobie pływać, do których można wejść z prywatnych mieszkań bezproblemowo, nie ze wszystkich, ale z wielu tutaj mieszkań. Są po prostu porobione schodki i duże okna, w zależności tutaj od okien w mieszkaniu. Akurat tutaj się trafiły takie, których nie ma, ale zaraz na pewno takie będą, z których można bezpośrednio z mieszkania wchodzić sobie do basenu i pływać. Jest tutaj, zobaczcie jak ładnie, po prostu jest tutaj ładnie. Są tutaj posadzone palmy, duża roślinność taka, bardzo ładnie to wygląda na tle białego, tutaj białych tych bloków, o, na tle pięknego niebieskiego nieba, u góry na dachu rosną drzewa. No bardzo po prostu fajne miejsce. Naprawdę fajne miejsce i są tutaj 3 siłownie, są tutaj 4 baseny, no i kurczę, po prostu jest bardzo fajnie, na siłowniach są sauny, na jednej siłowni jest jednego rodzaju sauna, na drugiej siłowni jest innego rodzaju sauna. Dodatkowo mamy fajny garaż pod budynkiem, czyli nie pada nam na skuter, na samochód. Dodatkowo w tym garażu winda zjeżdża do samego garażu, gdzie można właśnie bezpośrednio z garażu wejść do budynku. No i tutaj właśnie zaczyna się jedna strona, gdzie jest pierwsza siłownia. Siłownia, no tak normalnie wyposażona, po prostu siłownia jak siłownia. Wszystko mamy w cenie, oczywiście darmowe, w cenie wynajmu mieszkania. Tutaj mamy
powiedzmy pierwszy basen czy drugi, bo przed chwilą jeden już widzieliśmy, to przyjmijmy, że to już jest drugi, gdzie naprawdę bardzo fajnie można sobie popływać. Tutaj właśnie na wprost widzimy saunę. Wejdę, to poczekajcie sekundę. Tylko wezmę klucze, tak wyglądają klucze. Tutaj się przykłada. O, i możemy sobie wejść. Tutaj pokażę Wam od razu może fajnie saunę, z której często korzystamy. Jest to taka normalna sauna. Normalna, no taka najbardziej chyba popularna sauna. Taka, no wiecie, taka sobie o sauna z piecykiem. Jest bardzo tutaj fajnie, przyjemnie. Temperatura nagrzewa się do 100 stopni, jest bardzo gorąco. Bardzo fajna sauna. Na drugiej siłowni jest parowa, taka bardziej parowa sauna. Dodatkowo fajnie wyposażone, bo są prysznice, ubikacje, szafeczki z kluczykami, no i taka siłownia. Takich właśnie siłowni jak ta są tutaj trzy. Na tym rogu, na tamtym rogu i na tamtym rogu. Trzy takie siłownie, trzy sauny. O, tutaj właśnie teraz wszystko jest takie. Cyk, kurz. Czyli tak, mamy baseny, mamy sauny, mamy siłownię. Dodatkowo jest tutaj obsługa, która cały czas chodzi, ładnie coś czyści, przycina uschnięte gałązki, czyści baseny. Także wiecie, jest bardzo czysto. Na klatkach schodowych cały czas też wszystko jest czyszczone, myte. Wszystko jest jeszcze nowe. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Także naprawdę mega fajne miejsce. Naprawdę mega fajne miejsce. Ceny myślę, że bardzo przystępne. Bardzo przystępne. Około ceny wahają się około 3000 za miesiąc, za wynajem tutaj tego mieszkania, ale w takim krótkim okresie, tak? Czyli na przykład na miesiąc. Bo gdybyśmy chcieli wziąć na przykład wziąć mieszkanie na rok, to już te ceny automatycznie spadają i kosztuje to na przykład 2000, 2500 zł za miesiąc, w zależności od wielkości mieszkania. Także wydaje mi się, że są bardzo przystępne jak na takie miejsce i gdzie w cenie mamy wliczone właśnie te wszystkie siłownie, baseny, sauny. Możemy z wszystkiego korzystać, ile tylko naprawdę chcemy. Także mamy tutaj drugi basen, druga siłownia. Tutaj jest właśnie ta sauna parowa. Tam właśnie sobie ludzie leżą. Tam sobie pan coś czyści, jeden pan sobie książkę czyta, także w końcu nie będę szedł teraz tędy, pójdę drugą stroną. Tutaj pójdę między budynkami, dlatego że jeszcze chcę złapać troszeczkę cienia. Chcę złapać jeszcze troszeczkę cienia, bo ja idę ogólnie na kroki. Idę ogólnie na kroki, trening zrobić tam z 8000 kroków. A może przejdźmy tutaj koło tego, albo dobra, idźmy jednak koło tego, w prawo, ale tu jest pięknie. Przejdźmy tutaj tędy. Przejdźmy, pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Jest jeszcze bardzo dużo wolnych mieszkań, które można kupić sobie i wynajmować na przykład komuś lub sobie samemu tutaj mieszkać. Widać to po prostu przez okna, gdzie mieszkania są jeszcze puste albo gdzie są jakieś materace jeszcze w foliach powijane. Można kupić po prostu tutaj mieszkania. O, jest tutaj, widzę chyba pierwsze mieszkanie. Przez każdego można sobie wejść. O, tutaj jak jest balkon, są drzwi rozsuwane, normalne takie, że sobie wejdziesz na balkon. O, i tutaj masz brameczkę, schodki i możesz sobie wejść prosto z balkoniku do basenu. Tak samo w tym mieszkaniu można wejść. W tym jak się ktoś uprze, przejdzie sobie przez ten, to też wejdzie. Także praktycznie z każdego mieszkania, które jest na parterze, można wchodzić sobie do wody, do basenu. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy takie ładne jacuzzi niby. Tutaj też są mieszkania, jakieś też biura. Także tak to wygląda. O, tutaj zobaczcie jeszcze, jak to ładnie też tutaj jest połączone te przejścia. Właśnie, no bardzo naprawdę dla oka to tutaj jest bardzo to wszystko takie fajne, miłe. I właśnie jeszcze do tej pory, do której tutaj doszliśmy, to jeszcze było cicho. Tu już zaczyna się troszeczkę głośniej, bo tu już jest ulica. Tu już jest ulica. O, piękne takie mostki, żeby można sobie przechodzić z budynku do budynku przez takie mostki. Ładnie to wygląda. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy kawałek od centrum. Do plaży mamy takie dobre chyba 20 minut pieszo. Może troszkę więcej nawet, nie wiem. Zaraz w sumie mogę sprawdzić. Mam tutaj czyszczenie basenów. Także tak to wygląda, tak to wygląda. A więc ja zakładam teraz czapkę na głowę i lecę zrobić kroki. A tutaj właśnie jest to miejsce, o którym właśnie teraz cały ten film był. I dajcie znać koniecznie, czy podoba Wam się to miejsce. Czy chcielibyście tutaj mieszkać, czy chcielibyście mieć tutaj swoje mieszkanie. Dajcie znać w komentarzach. A może ktoś z Was już tutaj był, mieszkał. Także fajnie będzie, jak się podzielicie w komentarzach. Pamiętajcie o tej łapce w górze i o subskrypcji, żeby kanał się rozwijał.